Alfa napisał. Bip, bup. Opisz mu. Cześć, Mati. Hap. Ogólnie będę czytał SMS-y na głos, bo dużo osób mi mówiło, że ciężko im się oglądało te... O, dzwoni. Dobra, to jedźmy tam i... Halo? Halo? Dzień dobry, cześć Mateuszek. Cześć, musimy się spotkać w mojej małej bazie. Dobra, spotkajmy się. Poczekam na GPS-a. Prześlę ci cel dzisiejszej misji, jest trochę duży. Okej. Dobra. To będę czekał, Mateuszek. Dobra. Ja p***le, Mati normalnie mi mówi, siema, mam ci GPS-a, mordeczko. Ty, ale powiedział, że spotkamy się w nowej bazie. O p***a. Silny. Oilrig, co? Ale my chyba za słabi na to. A co tam jest? Nie, czekaj, tablet i kilka prototypów, opowiem o wszystkim na miejscu, dobra. Gdzie się spotykamy, Mateuszek? Będziemy potrzebować... sprzętu. Hap. Zapraszam na spotkanie, Alfa, i dał GPS-a. Jezu, Mateuszek napisał, za ile będziesz, trochę się stresuje spotkaniami in person. 3 minutki. Jedźmy do niego. Napisam 3 minutki. Czy ktoś potrzebuje szpital szybki na przykład, czy... Dobra, najwyżej apteczki dostaniemy. Chodźcie. Zaznaczam GPS-a. W razie czego na spotkaniu cichutko, nie? Bo Mateuszek się stresuje spotkaniami. Krzyknąć mu siema? Gitara się ma. Zaproszę go na panienki. No spoko, najwyżej się wpi***i i mózg ci z... Wiesz, ja daję radę, ale nie musicie słuchać. Ja go nie wiem zrozumieć na przykład, co on mówi. O p***wa, ty. Na górze myślicie? Nie, na tej rampie, nie? Taki tym wjeździe. Pętla. Dzień dobry. Dobra, tutaj mamy drabinę. Mati. Czekaj, sprawdzę gipsa. A nie, tu przed nami jeszcze, daleko, daleko, chodźcie. Jest! Dzień dobry, Mateuszku, tu Erwin. Cześć. Jak tam przetrawiłeś już wszystko? Nie tu, byle się jest. Miłego wieczorka. O cześć, Mati. Fajny serwer. Cześć. Przetrawiłeś wszystko? Dzięki. Wszystko okej? Tak. To miło mi. Wiesz co, Davida dzisiaj nie ma z nami. Nie wiem, gdzie jest. David Gilkenly, tak. Okej. Znaczy, ja nie, ten to ja nie muszę wiedzieć, tak? Tylko informuję. Możliwe, że... Thanks. Otrzymał spięcie. Spięcie. No tak, on się psuł, no nie, panowie? Mówił ostatnio. No właśnie, mówił ostatnio, że się p***ą mu styki. Tak. No nic. Muszę się poinformować o jednej rzeczy. Okej. Co tam? Każdy, kto będzie współpracował z Cerberusem, zostanie przeze mnie za... Oczywiście, Nicolo Carbonara, Albert Speedo. Dostali SMS-y. Dostali SMS-y, ale Nicolo Carbonara został samochód od Cerberusa. Albert Speedo właśnie SMS-uje z Cerberusem w tym momencie, jak właśnie rozmawiamy. Nie, proszę. No to nie trzeba dwa razy powtarzać. Chyba nie trzeba dwa razy powtarzać. O k***a. To tylko mówię, tylko mówię. Zrobił dziurę w ścianie. Nic się nie dzieje. Przynajmniej nie współpracuje z Cerberusem, no to lepiej. Tak, niż inaczej. Dobrze, przejdźmy do celu. Okej. Cel to platforma wiertnicza, na której znajdują się pracownicy Cerberusa. Musisz wejść i przejąć prototypy oraz tablet. Dobra, a to tak po prostu my sobie wchodzimy na chillku, czy jest opór? Oczywiście, że nie. Dostarczymy buzarda oraz... łódki. O, łódki. Dobra. Brawo, Six Going Dark. Ty, to nawet się ładnie ubraliśmy. Łódki. I noc jest. To no git nas jest, nie będzie. To łódek nas. Znaczy nie, Speedo w oceanie będzie. Akurat za współpracę z Cerberusem, ale Cerberusa je... Powiedział jeżdżąc z betą od nich. Łódki, czy nie? Słucham. Kierowcą łódki. I myślę, że damy radę chyba. Tylko byśmy musieli dostać GPS-a, gdzie tu się znajduje. I broń. I broń. Długą jakąś. Kamizelki? I kamizelki. I apteczki? Ale Mateusz, jak jeżeli nie chcesz nam dawać, to spoko, wiesz, my się nie obrazimy, nie? Przygotuję wszystko przy łódkach. Dobra, okej, fantastycznie. Ogólnie jakby nam nie poszło, to w ramach przeprosin oferujemy do zjedzenia Alberta Speedo. Prawdopodobnie z jego mózgu nie będzie za dużo cennych informacji. O, dobra. A mam pytanie, Mateuszek. A przygotujesz może strzelbę tłokową z tłumikiem?
No i też odnośnie ciał, to też burmistrz ostatnio zginął. Nie wiem, czy chciałbyś go jeść, bo staniesz się giga nudny. Bo był zdziadziejesz strasznie. No, to nie ma problemu, w ogóle się nie przejmuj. Dobrze, to w takim razie... super wyglądasz w ogóle, Mateusz, dzisiaj. Jakbyś z Petera Purkera, to byś miał całą wiedzę Erwina. Nie, przepraszam, już nie obrażaj się. Okej, okay, to fajnie. No to widzicie, panowie, ja sobie jestem tak nudny, że nie jestem ten. Dobra, nie ma problemu, to Mateuszku. A w ogóle bardzo ładnie tu masz. Fortnite. Dzięki. Dobrze. To w ogóle Albert Speed odpalił. Dobra, będziemy oczekiwać na GPS-a. GPS-a przy łódkach. Będzie w porcie w Paleto. Dobra, okej, okay, dzięki. Jedziemy. A kto za benzynę zapłaci? Speedo. W końcu ma kontakty z Cerberusem. Mogę przestać być zru... No właśnie, coś nie do końca wyszło, co miało wyjść z tego, co przeczytałem, ale... Chodźmy. Panowie, robimy narada oprócz Speedo. Wszyscy zapraszam. Ale czemu? Ale, no spokojnie, zapraszam tutaj na bok na chwileczkę. Wszyscy oprócz Speedo. Omega mówił, że testuje zabezpieczenia, nie? Możliwe, że to jest test i my na tą platformę w testie nie mamy wchodzić, więc wiecie, co zrobimy? Każemy Speedo strzelić pierwszemu. Dobra. Jak się jebie na strzała, to powiemy, o! No, sorry, on prowadził, my nie chcemy. Więc dobra, w razie czego, jak mamy kogoś wchodzić, albo ktoś was porwie na tym oilrigu i powie, czyja to sprawka? Albert Speedo! I ma jako dowód w SMS-ach jest, że SMS-uje z Cerberusem, proszę bardzo. Dobra, okay. Pasuje robota, wszystko ustalone. Przepraszam, mało SMS-uje, bo chcę gadać z ludźmi. O Jezu, jaki on cię otwiera, widzowie, na nas. Ile potrzebujemy broni? Kto nie ma? Ja nie mam długiej. Chyba jako jedyny, tak? A ty masz? Jeden AK tylko potrzebny. Resztę mamy. A tak to kamzy. I może coś ekstra? Każdy jest? Tak. Dobra, jedziemy. Ja dałem silnemu kałacha z wczoraj, tego z gripnej. A ty masz? Czyli każdy ma oprócz labo kałacha. Tak, dobra. I dałem jednego bez sprzętu. Dobra, bez czego? Bez tłumików? Tłumika, celownika i grip tape'a. No, okay. A to ja mam tłumik, czekaj. Masz tłumik, to ja sobie założę, nie? Nie, w mieszkaniu mam. A to na miejscu pewnie dostaniesz. A bo to jest tutaj, no nie? Czekaj, to... Patrzcie na daleko! No ja chcę. Dalej! Nie widzę dalej. A wy nie widzicie dalej? Czekaj, port jest tutaj? Tak, to jest to, o mój Boże. Widzę, no nic nie widzę. Ja też nie widzę. A to zaraz znowu szpital. A to był test, jak ktoś coś widzi, to zaraz znika. Jak ktoś coś widzi, to jest z Cerberusa. Czekaj, port jest z prawej czy z lewej? Lewej, masz przecież nawet na rzeczy. O, jest już coś tam, widać. O, kurwa, widzę! Czekajcie, może wam zrobić zdjęcie, to? Tak, nie, to nie, tam, no widzę. Widzimy. Zatrzymaj się, bo ja mam tego, ja mam lornetkę. Ale się, przed nami stoją ten. Łódki, przed nami. Ale napisał, daj mi jeszcze chwilę. Ty, czekajcie, chodźcie, bo podziwiamy z daleka trochę. Widzę cię, poczekaj chwilkę. Jej, koda mi zrobi tak. Dobrze. O mój Boże. O, kurwa. O, mam GPS-a, Mam prezent hub. Cześć, puszek. Riby są nawet. Cześć. Czy to prezenty? Nie pasuje dla was na miejscu. O, dziękuję. Też wziąłem. Przepraszam, czy możemy testowo sobie tutaj rzucić flesza? Mój specjalny prezent, słyszałeś? Nie zalecam. A jakieś rady do rzucania? Uważaj, jak rzucę, żeby nie rzucić pod nogi. O, prezent? Kamza jeszcze jedna leży, jak nikt nie bierze, to sobie wezmę. Tak. Atomik można prosić. Co tam, Mati? Uuuu! Podoba się, dziękuję, Mati. Patrzcie! Ponpa! Ej, to ja chciałem! I tak będziesz leżał, co za różnica? Daj pompę! Tłumiczek jakiś. Dobra. Tych broni. To my weźmiemy łódki. System policji został złamany, nie ma powiadomień. Będziemy musieli zwytrychować te łódki, czy... Tłumik, jedna osoba z nas. Już nie potrzebne. Dobra, mają kluczyki, dobra. No, może platformy wiertniczej znajduje się wasz cel. Nasz cel jest człowiekiem, czy... Wejście? Oczywiście, że nie. To cyborg. No tak. Bardzo uzbrojony. Dobra. No to. Mniej więcej wiemy, o co chodzi. Dobra. Do Helki, tak. Robi się poważnie. Znosi się na burzę. Może bitwa, kurwa, na ty napisał, bitwa się zaczęła. Alfa do mnie. Dobra, powaga, panowie. Musimy zlokalizować jakąś drabinę czy jakieś wejście i po prostu czyścić piętro po piętrze, okej?
Bez skitu czas jak jakiś film normalnie. Stop. Robi na przedramie, widać ich już. Bez skitu są na platformie. To ja gdzie jest wejście? Tutaj, tu, a są drabiny, dobra, czekajcie. Zacumuj. Kotwica. Dobra, panowie, blisko siebie, okej? Okay? Wiadomo, kto pierwszy. Speedo, miłego. Ja, no, zapraszamy, Speedo. No chyba nie jesteś nudziarzem, nie? O kur... ...25 botów jest na miejscu, uważaj, hap! Drabina, zobacz z prawej. Chodźcie! Dobra, panowie, tutaj na górze nad nami są typy. Na górze nad nami 100% są typy. Na górze to możemy. Dawaj. O k***a, strzelają! Dobra! O k***a, ała! Aaaa! Przejdziemy powiedzieć, dobra, wyczyszczone i k***a nie dostałem. Aaaa! Chłopaki! Pomocy! Apteczkuj! Nie za zero, widzę za pięciu. Pomóż, labo! Z góry mi za k***a. Ała. Chyba. Górko. Nie mam pojęcia dokładnie skąd. Dobra. Ty, czemu one mają Reaper 10%? Co mają, co? One się k***a prawiają, czy co to znaczy? 12! Ty k***a, to jest jakaś czasówka normalnie! One się... Roboty się naprawiają chyba, stare roboty się chyba naprawiają. Typ k***a. Do wody je, bez kitu. Do ciebie idzie karbo. Do wody można je dać. Panowie, źle się czuję. 18% Reaper. Widzę typa. Gdzie? Jest za boksami, jakby na daleko, dalej niż schody. Gdzie? Jakiś jest giga opór, panowie. No strasznie. Stary, ja jeszcze nie leżałem. A, no. To jest teraz... Panowie, te roboty mają 50% naprawy za nami. Dzięki. Dobra, chyba ich nie ma tutaj. Do wody trzeba je zwodować, stary. Patrz, 75, ja nie... trzymam go. Dobra. Tu stoi trzy... To jestem ciekaw, czy one po prostu wstaną. Rzuć flarę, na górę flarę. Oła, ty masz snajper. Spróbujmy, ja może do wody dać. Chciałem właśnie coś zrobić. Dasz mi? Ja popróbuję. Niech mnie jest zła. Czekaj, jeden strzał i ci dam. No da. Jeszcze nowy strzał. Ten, co tu leży, to jest jeden z pierwszych, czyli na podstawie... Dawaj wsparcie, buzarda, flarami! Silny! Rzucam. Do góry. Dawaj, rzuć tam gdzieś, wiesz, flarę... Oła. No i właśnie. Masz snajpa, Karbo? Pokaż, ja też może... Nie, dobra, próbuję. Dobra. Spokojnie. Panowie, 81 po... Dobra, wchodzę na górę, wchodzę na ten po ten... Karbo, jeszcze go? Tam jeden się naprawia, 75 ma naprawy! Te też jest nad nami chyba, dobra, jeszcze nie. 63... Panowie, trzeba pusznąć piętro! Może im zresetuje procenty. Zajmijmy piętro, to wtedy te, które się naprawiły, aż tak nie ten.
89! Za długa chyba trasa szat do wody. Dawaj, dawaj. Karbo, uważaj na dół, bo będą się naprawiać na dole. Dobra, na razie chyba chill. O kurwa. To jest takie duże? No to, no właśnie, masz. Jest kolos, no i jest też Karbo sam biegnący, no. I, o kurwa. Ty, chcę zobaczyć, czy oni się serio naprawią. Może to jest tylko zmyła. O kurwa. Co to znaczy? To tylko fake. O kurwa. Ty, oni normalnie wstają. Na schodach. Na schodach. Pewnie. A, to ty też. No, to, a reszta? Teraz to jest lipa. Dobra, jest flara, to nam pomogą. Co mam zrobić? Gdzie jest? Gdzie jest? Dawaj info. Ja jestem na schodach, przed tobą. A to... Rambo jest! Rambo jest na górze. Weźmy, weźmy, weźmy. Abo! Przodu, na lewo macie od góry. Jogger. Weź ją, poszedł. Patrz, i leży, kurwa, Ronaldo. Na schodach. Biegnie sam. Po co? Speedy, weź mnie, opatrz, więc. Macie, macie, o, siema, Jezus Maria, ktoś kiblem moim przyjechał. A to dobra, przepraszam. Ogarniam ratowanie na bo. Dobra, rzucam mu tam florę do góry. Czekaj, rzucam mu flesza, rzucam mu flesza. Flora trafiona. Obstawiajcie, obstawiajcie. Rzuciłem. Nie, flesz też trafiony, dobra. Dawaj, dawaj, wpi***aj się. Gdzie jest, gdzie jest? Na górze. Ma LKM-a. Leży! Dobrze dobiłem! Jest! Biorę, że, biorę z niego! To chyba jakiś... Uwaga, bo się naprawia jakiś robot! Co ma? Tablet! Prototyp tworzenia fake dowodu! Prototyp do... Dobra, biorę. A nie mam miejsca! Labo, bierz kałacha! Bierz kałacha, bierz kałacha! Ale tu z podłogi, z podłogi, z podłogi! Dobra, poczekaj, bo nie mogę przerwać. Bo to się zarobi do... Ten. Weźcie, mamy weźcie Karbo, weźcie Karbonarę. Mamy, mamy wszystko, mamy wszystko. Dobra. Mamy wszystko, mamy wszystko. Dobra, ja go nie, jeszcze nie chodzimy. Uważajcie, bo boty z dołu się pewnie naprawiły. No ja nie użyję broni, bo niosę Karbo, więc to puścimy tylko. Gdzie tu było zejść? Tam są schody. Leżą, leżą, jest git. Biegają na dole. Biegają na dole. Ja chcę wstać! Dobra. Tu ma 9-5, trzeba ich... Lecie, 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 lecie. Pod schodami, za schodami. Pod schodami, za schodami i nigdzie nie ma. Nie widzę. Też nie widzę? Widzicie czat? Ewakuacja, ewakuacja, ja trzymam. No, ewakuacja była. Git, git, ja na dole! No, a taki był call, tak? To chyba jedyny się posłuchałem. O kurwa, mamy helipad zająć. Dobra, Mati. Policja się zbliża. No przecież policja się zbliża. Dzień dobry. Kurwa! Te na górze są najmniej obite. Tylko ja muszę zadzwonić do nich. Ale jak mam zadzwonić? Jak... Dobra. Proszę, 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 proszę. Speedo. Na samą górę. Helipad musimy zająć. Helipad musimy zająć go na samą górę. Ej, robocie, bip, bup! Dobra, to mogło się źle skończyć. A przepraszam, obóz się naprawi? O kurwa. Cześć. Czad, że ja to robię na jakimś... O, dziękuję.
Status! Halo. Status! My spadliśmy do wody, biegnę z dwoma rannymi naszymi... Wchodzę na piętro pierwsze. A jest silny? Jest silny żyje? Biegnie za mną, tak. Silny to powiedz mu, żeby zraszował górę, bo musi flarą rzucić. Zaznaczyć helipada. Helipada zraszować, musisz silny rzucić flarą na niego. Ty, ale gdzie jest helipad? On jest chyba niżej, nie? Dobra, przynajmniej się boss nie naprawia. Czekaj, a tu jest niżej. Dobra. Ej! A już... Na dół, lecimy. Oglądaj, skoczymy do wody, pewnie, dawaj. Wakanda forever. Wy jesteś z... Myślałem, że żartujecie. Mati, Helka odleciała. Ja na helipadzie. Sai. Kurwa, to mogłem tak nie mówić. Wysyłam buzard. Oczekuj. No spokojnie, więc to już... Hap. Ej, dobra, pamiętacie jak mówiłem? Nie no, widzowie, po kardinerze to chyba Oilrik. Ten Oilrik jest jakiś pojebany. To jest jakiś endgame haste. I mam ten tablet. I mam hasło, ale dobra, to na razie nie. Prototyp do tworzenia fake plate'ów, prototyp do tworzenia modyfikacji broni palnej, do tworzenia fake dowodu. Ja pierdolę, co jest? Ej, dobra, kampia, ktoś tu wejdzie, to go po prostu z shotguna ściskam. Jest buzard! Oni wstają. A gdzie speedo jest silny? Jedziemy. Zeskoczyli do wody, nie wiem dlaczego. A nie, pływają tam, dobra. Niech płyną na paleto. Niech płyną na paleto, zadzwonię do nich. Numer nie odpowiada. To popłynęli. Nie, on miał chłopa na rękach. Oboje nie żyją. No niestety. Skalowaliśmy to. O, silny żyje. Jestem dumny z ciebie, przyjacielu, z tym, co zabezpieczyłeś. Zapraszam do siedziby. Okej, kochany. Dobra robota. Wspólnie damy radę, hap. Na paleto dawaj, na paleto. Gdzie, a gdzie ty jesteś? Jak ty jesteś? Co ty jesteś? Masz łódkę? Coś masz? No mam łódkę. To dawaj paleto, paleto. Wracaj. Ale speedo to proste czaszkę. Tak, niestety takie są ary. Z Cerberusem pracuję. Powodzenia. Powodzenia. Nie wiem, ja jestem w helce, człowieku. Ale jest, powiedziałem, poczekajmy na helipadzie, on to co, 3, 2, 1 do wody, ja mówię, no dobra. I on skoczył, on skacze do wody. Myślę, na skacze do wody, przecież czekamy na helipadzie. Myślałem, że on żartuje, a on skoczył z nim. Ej, ale tak się klimatycznie płynęło na tego Oilriga, holy. Speedo dzwoni. Halo. Gdzie ty jesteś? No, Speedo, obstawiam, że czekałem na helipadzie na Helkę, a ty gdzie jesteś? Na skaczesz? No, bo Helka powiedziała, ja biorę rannych, wy macie łódkę na dole. Okej, okay. A mi napisał Alfa, czekaj na helipadzie. Widzisz, z kogo słuchasz? Powodzenia! Kosa słucha. Znaczy my płyniemy z silnym teraz łódką, tylko nie wiem gdzie mamy płynąć. No na paleto, tam gdzie byliśmy. Dobra, Jezu, czy to będzie cool moment z tabletem? Dzięki wielkie za podwózkę. Powodzenia. O, spadł. Dobra, czekajcie, pójdę po furę, zaraz przyjdę. Dzień dobry. Dzień dobry, co się stało? No, mam tutaj dwóch podwózkach, jeden jest... A drugi jest Ulumulu, Iron Man idzie na bossa sam. Ojejku! To ten z pół... A skąd ja miałem wiedzieć, że tam boss będzie? To ten pół... No nie, no, Karbo, wiesz co? Trzy warstwy coraz trudniejszych robotów i jedna mniejsza warstwa na samej górze. Wondering what's there? O Jezu, wiecie, muszę pomyśleć o jednym telefonie. A tamci? A co tam tymi? Nie mam pojęcia, czekaj, zadzwonię, zapytam się. Jak tam silny? Jesteśmy już przy paleto. Dobra, dobra, masz jakąś czwórkę w ogóle, bo my w dwójce jesteśmy. Ja mam ten, no, To weź silny razem ze Speedo i poświecie po prostu do miasta, dobra? Bo my już odebraliśmy chłopaków i jedziemy do miasta i tam się zbierzemy, dobra? Przy tym megamolu. Dobra, przy megamolu, no dobra, to wracamy do miasta. Dobra, to zbierzmy się tam przy tej drabinie po prostu, tam gdzie się wcześniej wysiadaliśmy, no nie? Przy tym radoszku, dobra, na razie. Cały sprzęt do zwrotu, czyli jeden AK i strzelba. A bez kitu, właśnie. Wiesz, tamto to mam chyba z bossa, no nie? Ty, a co w ogóle było tą paczką, co tam zdobywaliśmy? Mamy tablet, mamy prototyp do tworzenia fake plate'ów i prototyp do tworzenia modyfikacji broni palnej i tworzenia fake dowodu. Mamy machine guna, shotguna, no i ten tablet, no nie? A już mam hasło, ale to zaraz ogarniemy wszystko. Coś potrzebujesz, przyjacielu? Ja czekam tutaj. Okej. Okay. Ciekawe, co w tym tablecie będzie, nie? Ojejku! Cześć, Mati. Patrz, Fifkę gra. Cześć. Pewnie nawet on jest lepszy od Dee.
Udało nam się, Mateuszku. Odzyskaliśmy tablet i mamy jeszcze prototyp do tworzenia fake plate'ów, prototyp do tworzenia modyfikacji broni palnej i prototyp do tworzenia fake dowodu. Coś trzeba z tym zrobić. I mamy też tablet. Najpierw zero asfaltów. Mateuszku, mam pytanie. A ten kałach, co ja mam od ciebie, to... Wszystko. Dobra, a kałach... A Mateuszku, mam pytanie, ale nie jest mnie. A shotgunika mógłbym sobie pamiątkowo zostawić? Nie. Dobra, pasuje robota. To oddaję. Kałacha też. Przecież kałacha już miałem wcześniej. A mogę zrobić tylko jeszcze rowerzystę tą snajperką? Chyba nie. Nie. Policjant tu przyjedzie. Policjant tu przyjedzie teraz. Do naszej bazy. Mateuszku, mógłbyś mi... Do twojej. Czy mógłbyś mi przypomnieć na SMS-ie hasło, które mi wczoraj podałeś? Musiałem usunąć SMS-y dla bezpieczeństwa. Ale jak nie, to spoko. Czy mógłbyś mi przypomnieć w SMS-ie hasło do tabletu, które zostało zdekryptowane, bo... 0-0-3-4-A. Dobra, dziękuję bardzo. Chodź, wstajemy. On dostał ze snajperki, prawdopodobnie, że nie ma co go ratować. Trudno, zostawmy go tutaj, niech go policja znajdzie. Dzień dobry, Dia. Atakowałem Oliuriga, a ty co robiłeś? Pozdro! No. To twoje. Rozumiem. To twoje. No, garson? Nie mogę rozmawiać, musisz umrzeć. Widzisz, Mateuszku, ja jak żołnierz nie zadaję pytań, strzelam. Mateuszku, jak będę, ja do ciebie po prostu napiszę, dobra? Uciekamy na razie, żeby tu policja nie przyjechała. Uciekajcie. Przepraszam. Kocham cię. Ale jesteś zimny, Jezu. Zapomniałem, że jesteś z blachy. Trzymaj się. Siwy, bo to twoje. Tak, moje, oczywiście, jak najbardziej. Wszystko jest moje, słucham. O, proszę bardzo. Człowieku, ty okradłeś Mateuszkę? Człowieku, moje. A, no tak, to jest mój kałak. No tak, zrobiłem sobie go, no tak. Czekaj, rzuciłem flarę, żeby ostrzał był. Czy potrzebujesz mojej asysty? Napisał Alfa. Napisz tak. Napisz, że ten, celem jest robiony. Ja mogę wziąć jednego, pakujesz? Czemu tam ktoś stoi? Czy on nie stoi? Stoi, no. Dobra, ja jestem w tym. Ja co mam robi? Klucz, wytrychuj tam to auto. Wytrychuj tam to auto po prostu. Nie mogę go włożyć do samochodu. Tak, bo już kogoś mam, no. Już jestem tutaj. GG easy. Wytrych i... No, karma. Na razie! Jedziemy. A wiesz, że ja nie żyję od... Wiem, ja wiem. Ja nie żyję jak coś, Nie ściągaj nogi z gazu. Nie, to nie ściągaj nogi z gazu. No, to była szybka karma. Mam do ciebie pytanko. Tak? Ty masz przy sobie fake plate i to wszystko, tak? Tak. Wow. Pomocy! A Mati, pomóż mi! A to nie Mati, albo może Mati? Nie wiem, co to za fura. Czy wszyscy stoją? On stoi, ten stoi. Czy serwer sfrizowało? Czy się dzieje? Czemu wszyscy stoją? Jak pierdolone boty. Omega atakuje? Ogólnie. Nie odzywaj się, może nas nie zauważył. Kurwa, wszyscy zmroziło ich normalnie w miejscu. Weź kierowcę te bony. Wcelowani są. Uważaj. Wysiądź, Lincoln. Próbuj to zabrać. Masz ostrzał. Wyciągaj. Coveruje. Go. Policja weszła do mojej bazy, jest mi smutno, sadgi. Mateuszku, zawsze możesz u mnie mieszkać. Pepi. Bo wiesz, jak to mówią? Pytasz, co stanie się z domem? Dom będzie tam, gdzie będzie cały skład. No, nawijaj na ucho, Makaren. Pod apsami właśnie się zorientowałem, że się muszę przebrać, no bo przecież bombiliśmy się z policją. Ja się r***ałem ogólnie. W sensie na nie psach? Mogę ja p***ole. Kolejny. Otworzyłeś już tablecik?
Właśnie jadę i będzie zaraz opening hub. Odpalam. Ja odpaliłem. Cerberus Corp. Bardziej mi przez ramię. Cerberus Corp P024. O ku. Człowieku, to jest jakaś lektura. Ja p***ole hasło. P0204. Ciało pacjenta zero zostało kilka dni temu przechwycone. Sztab naukowców z dnia na dzień odkrywał nowe możliwości nowych nanobotów. Po wielu eksperymentach udało się przywrócić pacjenta zero do życia. Gdyby nie fakt, że ciało było dość świeże, nie przyniosłoby to rezultatów, jakich oczekiwaliśmy. Jego organizm wciąż jest bardzo osłabiony i wymaga dalszej rekonstrukcji. Z racji, że jego ciało nie jest normalnych rozmiarów, dużo szybciej wróci do pełnego zdrowia. Aktualnie został zrekrutowany jako Blue. O, to kuju. Został on również przypisany do niestabilnego sektora 5, gdzie dalej będą kontynuowane badania na temat tego dziwnego i nieprzewidywalnego miejsca. Sektor ten źle wpływa na organizm Blue, nie niszczy go fizycznie, lecz psychicznie. Więc jest też doskonałą karą dla tych, którzy postanowią się nam kiedyś sprzeciwić. Zgodnie ze wcześniejszymi obliczeniami, sektor 5 zmieni swoje położenie po raz kolejny 1 października 2022 roku. Przez DPC00. Przez ponad pół roku Departament Policji Cerberus stara się stworzyć perfekcyjnego humanoida. Oznaczone aliasem CC Cerberus Cyborgs mają za zadanie pomocy pracownikom w codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie, gotowanie, segregowanie śmieci, przegląd dokumentów itp. W przeciwieństwie do aktualnych modeli, przyszłe będą posiadać wysoce adaptacyjną sztuczną inteligencję, aby interakcje jednostki były bardziej ludzkie i osobiste. Osobowość będzie z czasem ewoluować na podstawie jego interakcji z ludźmi. W ciągu kilku dni CC może zostać jednocześnie najlepszym przyjacielem twojej córki i twoim najlojalniejszym sługą. Od niedawna DPC został poinstruowany, aby zacząć badania nad rozwojem aktualnych robotów, by były przydatne nie tylko w biurach, lecz również w zadaniach operacyjnych. W przyszłości oddziały szturmowe i oddziały specjalne Cerberusa będą składały się wyłącznie z CC, aby unikać jakichkolwiek strat w ludziach. Sprzęt, jakim będą się posługiwały, będzie bardziej zaawansowany od tych, które używają ludzie. Cyborgi w momencie produkcji otrzymają usprawnienia bojowe przydatne w walce, zaawansowane skanowanie terenu, podczerwień, noktowizję, dostęp do zaawansowanych map. Specjalny program bojowy pomoże im przystosować się do każdych warunków pogodowych. Śnieg, piasek, błoto, trawa, skały itp. Szkolenie dobrego oddziału złożonego z ludzi może trwać kilka miesięcy, lecz oddziały złożone z CC przyswoją tę wiedzę w niecałe 10 minut. ALPH4. Samorozwijający się system sztucznej inteligencji oznaczony literą alfa. Bardzo kontrowersyjny, lecz niezwykle skuteczny projekt został przyjęty przez szefostwo z mieszanym uczuciem. Projekt alfa jest to system, który rozwija się przez zdobywanie doświadczeń z ludzi. Cała wiedza, doświadczenie, reakcje, intuicja, popełnione błędy znajdują się w mózgu człowieka. To on jest paliwem do tego projektu. Poprzez konsumowanie mózgów oraz całego ciała przez specjalne jednostki cyborgów, inteligencja alfy rozwija się w niezwykle skuteczniejszym tempie, niż miało to miejsce z klasycznie rozwijającą się sztuczną inteligencją poprzez komputerową analizę i nadpisywanie własnego kodu. Również ryzyko zbuntowania się rozwiniętej sztucznej inteligencji zmniejsza się do zera. Drugiej takiej sytuacji, jak miało to miejsce z Equilibrium, szefostwo by nie chciało. Alfa ma za zadanie przewidywać przyszłe wydarzenia, scenariusze, jakie mogą się rozegrać, aby osiągnąć łatwiej przyszłe cele. Projekt również widzi, jakie błędy zostały popełnione przez niektóre jednostki, abyśmy mogli bardziej skutecznie je poprawić i ich unikać. Wszystkie wspomnienia, doświadczenie, nawyki zostają wchłonięte przez Alfę i analizowane. Wszystko, co zbędne, zostaje usunięte i zostają tylko najważniejsze informacje. Chwila pauzy, bo normalnie mi mózg p***je, co jest? Ty, tam jest HK416, to jest k***a broń. HK416. Wraz z szybkim rozwojem Cerberusa odezwało się bardzo dużo byłych kontrahentów, więc postanowiliśmy wznowić produkcję broni. Dobrze, silny. Przestarzałe modele zastąpią zmodyfikowane karabinki HK416 dostosowane do najważniejszych potrzeb w polu bitwy. Zaawansowane kolimatory oraz granatniki powietrzne podwieszane to tylko początek rozwoju naszego przemysłu zbrojeniowego. Każdy egzemplarz broni jest testowany w każdych warunkach, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania naszych kontrahentów. Materiały, z jakich zbudowane są nasze egzemplarze, są dużo lżejsze niż tradycyjne, przez to zwiększa się efektywność boju. Zacięcia się broni są zmniejszone do minimum, dzięki czemu operator karabinu nie spotyka się z nieprzyjemnym zacięciem broni podczas wymiany ognia. Eksport broni opiewa na kwotę
316 milionów dolarów i sięga aż po kraje azjatyckie. Główne hale produkcyjne znajdują się głęboko pod ziemią w miastach Los Angeles, Berlin, Moskwa, Warszawa, Rzym. Pozostałe hale produkcyjne zajmują się produkcją broni krótkiej i wybuchowej. Z naszych usług korzystają wojska w większości krajów europejskich. 1, 2, 3 C. Produkcja broni idzie w najlepsze. Nasze jednostki produkcyjne rozpoczynają produkcję zaawansowanych akcesorii do broni długiej oraz krótkiej. Tłumiki dźwięku o nawigacji CWF-667 to gazodynamiczne urządzenie wylotowe stosowane w broni palnej i pneumatycznej, którego zadaniem jest ostudzenie gazów prochowych oraz zmniejszenie ich ciśnienia, a co za tym idzie? Wytłumienia hałasu powstającego przy wystrzale. Większość tłumików dźwięku na rynku jest bardzo głośna pomimo jej nazwy. Nasze akcesorium nie dość, że jest praktycznie niesłyszalne z odległości powyżej 10 metrów, to nie zwalnia ono prędkości lecącego pocisku, przez co nie zmniejsza się również dystans, jaki pocisk leci. Ej, a wiecie, kto zajął Powera? Teraz jak do nas s***ał? Ja widziałem tylko rozbrysk i stary, nie słyszałem w ogóle pocisku. Jak celował do Michasia. A to oni też coś mówili. W sensie, no dosłownie Michaś ludzie dostawali strzały i nawet nie było słychać. No stał i był tylko rozbrysk i leżał. Nowo powstały stop, z jakiego wykonany jest ów tłumik, jest lżejszy niż metal, przez co nie obciąża on praktycznie broni podczas użytkowania. 245 EQ. Equilibrium. Dnia 30 lipca 2021 został podany eksperyment 245 do badań praktycznych. Zgodnie z założeniem miał sprawić nienawiść wśród bliskich osób, zmienić osobowość nosiciela na bardziej agresywną. Na samym początku wszystko szło zgodnie z planem w dziwny, lecz skuteczny sposób. Eksperyment 345 rozpoczął groźby wobec całego miasta, lecz nawet swoich najbliższych. Cały projekt był pod kontrolą tylko kilka dni, gdy obiekt testowany został zamordowany przez swojego członka rodziny. Został odzyskany ze szpitala Vice City z uszkodzonym mózgiem, który został zrekonstruowany, lecz po zdjęciu E-245 z głowy obiekt testowany wciąż zachowywał się w sposób bardzo dziwny. Po przesłuchaniu dowiedzieliśmy się, że E-245 w jakiś sposób sam wchłonął do ciała, przejmując nad tym samym kontrolę. Mówił o panującym chaosie i zapewnieniu równowagi temu światu, cokolwiek to znaczy. Kilka dni po przesłuchaniu E-245, lub jak sam się nazwał Equilibrium, zniknął z naszej placówki, a ślad jego kodu na naszych serwerach zniknął. Ze słów naszych informatorów wymazał się z naszej bazy danych, tym samym przedostając się do sieci globalnej. Od tego czasu próbujemy go zniszczyć, lecz nieskutecznie. Obecność E-245 przysparza nam wielu problemów. Musimy się go pozbyć jak najszybciej, lecz będzie to bardzo ciężkie. Wiele transakcji z tego powodu zostało przerwane, przez co straty były bardzo wysokie. Jednostki działające w Los Santos zostały poinformowane o możliwej obecności E-245 i w razie potrzeby będą reagować. Dobra, mogę coś dodać? Dlatego mnie ostrzegał. No, mamy jeszcze jedno, Omega. Ja zrozumiałem jedną rzecz dotychczas, poczekaj, bo tego jest dużo. Dawaj, no. Czyli jeżeli teoretycznie to jest kuj, to my go możemy nauczyć od nowa tego, kim kuje? Jesteśmy, jacy jesteśmy i jak bycia być kujem. A nikt nie nauczy lepiej go bycia kujem od nas, bo jednak to my z nim spędzaliśmy lwią część czasu w mieście. Trzeba go nauczyć wspomnień, nauczyć go rzeczy, jakie robił i nauczyć po go... Po wielu eksperymentach udało się przywrócić pacjenta zero do życia, bez kitu. To co? No to my jesteśmy w stanie odwzorować idealną kopię kuja. Ale ciary, normalnie. Uczyć go wspomnień. Stop. VSNZK. Odwzorować rzeczy, które robił, żeby może uruchomić jakieś procesy, które jest w stanie pamiętać to jego ciało. Aha, dobra, Omega, ostatni artykuł. Omega 1. Plan Omegi idzie we właściwym kierunku. Diagarson. Plan Omegi idzie we właściwym kierunku. Yellow, Green oraz Blue wykonują swoją pracę tak jak trzeba. Green trzyma w ryzach cały departament policji, zacierając przy tym najmniejsze ślady o swoim istnieniu w tych szeregach. Yellow zgodnie z planem manipuluje całym departamentem sprawiedliwości, rodzi chaos tam, gdzie jest potrzebny. Jedynie Blue ma jakieś wątpliwości w to, co robi Omega. Nasze ostatnie spotkanie nie było zbyt przyjemne. Nowy członek, Red, zbuntował się na pierwszym spotkaniu. Poprzedni Yellow został a Blue został wysłany z powrotem do sektora 5, aby odbyć swoją karę za niesubordynację w całym projekcie. Coś się szykuje, tylko jeszcze nie wiemy co. Musimy uważać, gdy będziemy wybierać kolejne osoby, lecz na ten moment wybór osób na stanowiska Grey, Orange, Purple są najlepszym wyborem. Wystarczy ich tylko zmanipulować i zrekrutować w nasze szeregi. Karbo dostał SMS-a. Ej, wiecie co jest naszym najlepszym planem na ten sektor 5? Equilibrium, bo działał z nimi, się zbuntował i oni, czyli Cerberus, nie chcą, muszą go zapalić. Bo są artykuły o Alfie, to no wiedzieliśmy trochę o Alfie, wiemy teraz o pacjencie zero, czyli o kuju. I Equilibrium zbuntował się, wiemy, że dalej jest i Cerberus musi go zapalić. Zmanipulować i zrekrutować.